Teren Warszawa przede wszystkim dla mnie przy korzyści z tego, po latach można powiedzieć, z tego projektu są takie, że przede wszystkim pobudził młode środowisko do działania. Po terenie odbyło się wiele innych podobnych akcji i też rozpoczęła się taka świadomość wśród twórców teatru, że można samemu przygotować spektakl teatralny, zrobić produkcję i doprowadzić ją do końca. W tym momencie wielu ludzi spotykam na swojej drodze, którzy uczestniczyli w tym projekcie, a teraz są profesjonalnymi partnerami do rozmów. Też część osób z terenu zaprosiliśmy do współpracy, którzy do tej pory tworzą ten zespół z aktorów. To jest Roma Gąsiorowska, Agnieszka Podsiadlik i Janek Drawnel. Z częścią twórców aktorów, też którzy brali udział, współpracujemy ciągle, jak Piotruś Głowacki. Część też osób jak Paweł Kulka, który jest asystentem i pracuje tutaj w teatrze, też jakby został wciągnięty do teatru poprzez teren i sam się do niego zgłosił. No i tak jak mówię, jakby w wielu naszych działaniach spotykam na szczęście ludzi, którzy brali udział w tym projekcie i są po prostu partnerami do rozmów. Czyli to przede wszystkim pobudziło środowisko i dało im taką wiarę i siłę do przeprowadzenia samodzielnych projektów.